Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego na razie komisji do spraw budżetu Sesyjnego Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Przypadło mnie w udziale zreferować paragraf pierwszy. Na przewodniczącego na razie komisji do spraw budżetu partycypacyjnego Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto wybiera Tomasza Narosa. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zostawienie projektu uchwały na podstawie uprawnień sądowych. Komisja spotkała się, proszę Państwa, pod moim przewodnictwem, w takim sposób możliwe głosowanie. Na posiedzeniu tej komisji nastąpiło głosowanie nad kandydaturą przewodniczącego, no i w kolejnym punkcie na wpływ do wiceprzewodniczącego tejże komisji. To wszystko, co mogę Państwu powiedzieć. Jeśli ktoś chce zabrać głos, proszę, nie widzę. W takim razie. Jest, przepraszam. Chciałam się dowiedzieć, co to jest ten budżet partycypacyjny i jaka to jest. Oddaję głos panu Tomaszowi Narosowi. Budżet partycypacyjny jest to zadanie, które pojawiało się w samorządach w Polsce od kilku lat. Ogólnie jest to przeznaczenie części naszego budżetu na zadanie priorytetowe, na zadanie, które bezpośrednio jest wybierane przez mieszkańców. Czyli to mieszkańcy sami tworzą zadanie, czyli sami przygotowują, sami je wymyślają. Następnie jest przeprowadzana akcja informacyjna na terenie tej jednostki, które ma być partyjne. I następnie jest głosowanie wśród mieszkańców na tym projektem, który powinien być zrealizowany. Nad projektami jeden zostaje, zostają w nim realizowane takie projekty, które są, które zapełniają tą kwotę, którą w tym przypadku dzielnica przeznacza na te badania. To jest po prostu tendencja, która jest już ustawać korony jakby samorządowe. Teraz więcej samorządów ją robi, dlatego postanowiliśmy to zrobić w dzielnicy pierwszej. Przesyłaliśmy taki wstępny program, jak widzimy, budżet partycypacyjny dzielnicy pierwszej, regulamin. Tam był też program, jeżeli chodzi o terminy, jak byśmy to widzieli, przeprowadzane. Tam była wyszczególniona kwota około 30 tysięcy złotych, taką kwotę chcielibyśmy przeznaczyć. Jednak na komisji no, 10 osób, 9 poprawek, które było obecnych, mówi, że to powinna być kwota około 50 tysięcy i o taką kwotę chcielibyśmy jako, znaczy jeszcze będziemy rozmawiać, ale na taką, tak, ale na przykład. I o taką kwotę będziemy chcieli zabiegać. Uważam, że kwota 50 tysięcy jest stanowczo zawyżona w przypadku naszego budżetu dzielnicy, który jest no, niewystarczający na potrzeby dzielnicy i gdzie wyrywamy sobie każdy 1000 złotych, nie mogąc zdecydować, czy dać na szkołę, czy dać na remont chodnika, czy jeszcze inne zadania. I ja będę zdecydowanie przeciwna. Dziękuję. Dziękuję panu Szymański, proszę. No ja chciałem tylko powiedzieć, że jakby te potrzeby, które zgłoszą mieszkańcy, te będą potrzebami dzielnicy, to nie będą potrzeby mieszkańców innych dzielnic, a wydaje nam się, że możliwość realizacji budżetu, części budżetu demokracji bezpośredniej, gdzie to inne realizacje muszą właśnie mieszkańcy naszej dzielnicy, będą mogli sami stworzyć te projekty i zdecydować o tym, co chcieliby. Zobaczyć, jest piękną ideą demokracji i powinniśmy na takiej idei rozmawiać, tym bardziej, że będziemy pierwszą dzielnicą, która taki budżet wdrożył, tak powiem, ale zobaczyć, że tak nie zupełnie oryginalnie działamy, to jeszcze trzy przynajmniej się przymierzają. Mieszkańcy po to nas wybrali na swoich reprezentantów, żebyśmy w ich imieniu zabierali głos na tej radzie. Możemy pójść na taki eksperyment, ale na pewno nie w takiej kwocie, także dlatego będę przeciwna. Dziękuję. Dziękuję. Już kolejny pan Wiesław Baro, pan Krzysztof Baro. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że projekt uchwały dotyczy nie wysokości pieniędzy, a jedynie przewodniczącego. O wyodrębnieniu kwoty będziemy dyskutować w innym momencie, kiedy pojawi się taki projekt uchwały. Jaka to jest kwota? Czy to jest kwota 30, 250, 100? To jest sprawa na dzień dzisiejszy nieokreślona w sposób konkretny. Komisja, kiedy zacznie pracować, być może będzie miała większe doświadczenie w tym, jaka kwota jest potrzebna na zabezpieczenie tego zadania. Proszę. Kwota powinna być określona na starcie.
a nie tak, że jest enigmatyczna. I może to będzie 100 tysięcy, może 50, może 15. A może cały budżet. Ale, dziękuję. Ale oczywiście, to ja nie muszę być enigmatyczna. Ona nigdy nie będzie enigmatyczna, ona będzie określona przez Radę. Nie przez komisję, tylko przez Radę. Komisja może wnioskować o pewnej kwocie, a Rada może o tej kwocie dyskutować, czy ta kwota jest odpowiednia, czy nie. Zbyt mała kwota jest kwotą też śmieszną przeprowadzenia pewnych zadań. Jakby nie było, te zadania mają pozostać na terenie dzielnicy, więc tutaj z pewnością trzeba wyważyć to, czy robimy porządnego, czy szatujemy. Kolejny pan Wiesław Maraton, Krzysztof Maraton, Tyler. Pan Marcin Grodzki. Ja do przyszłego przewodniczącego komisji tam w regulaminie nie doczytałem się, bo przewodniczący wymienił już pewien tryb tego postępowania przy tym budżecie fakultatywnym. A więc ogłoszenia, przeprowadzenie wyborów i tak dalej. Kto będzie na to pieniądze dawał? Z czego to będą te pieniądze? To jest bezkosztowo przeprowadzane. Panie Przewodniczący, na ogłoszenia to nawet parę złotych trzeba dać na ten... Od początku, samego końca, ani złotych, cały ten druk nie kosztował... To pan Wiesław ma trochę racji, no bo nawet druk plakatu kosztuje. To już osoby, które się zobowiązały, tak, to ponosimy własne koszty tego. Tak. To znaczy ci którzy... Ci, którzy radni się zrzucają i ludzie się zrzucają, którzy jakoś z tego... To znaczy radni się zrzucają, czy nie zrzucają? Jak chcą, Rada, dlatego, że jest komisja doraźna, bo przewodniczący komisji doraźnej nie ponosi żadnych środków między przewodniczącym. Dlatego też rozumiem, że konsekwencji też nie ponosi, tak? No konsekwencje zawsze się ponosi. Pan Krzysztof, jest momencik. Przyczynam się do wypowiedzi koleżanki co do wysokości tego budżetu. Wydaje mi się, że nie jest przedmiotem. Nie mówmy o tym, proszę Państwa, czego nie ma powiedzieć. Ja rozumiem, ale wyprzedzamy coś. Nie, dzisiaj była kwota 30, a nawet dzisiaj tylko 50. To 100. To następnym razem będzie 100 tysięcy albo 200. Na jednym obecnie, proszę Państwa, nie powiem. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, nie powiem. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, Ja chciałem o kilku rzeczach powiedzieć, znaczy zebrany tak nieformalnie w komisji. Stanął problem pieniędzy. Powiem tak, potem był taki rodzaj sondażowego jakby głosowania. Część raczej się nie wypowiedziała, część poparła tą załóżmy kwotę, żeby podnieść z 30 do wyżej, ale padały też propozycje, żeby to było na przykład 100 tysięcy. Także to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że takie propozycje mogą padnąć, jak będziemy głosować, jak przegłosujemy, no bo w pewnym sensie przegłosowaliśmy powołanie komisji, teraz głosujemy nad jej formalnym ukonstytuowaniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co do samego, co pan radny Tomek mówił i pan Miszalski. Otóż to nie jest do końca tak, że znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że radni i rada dzielnicy jest traktowana jako poszerzone konsultacje społeczne. Natomiast to, co robimy, to jest sondaż. Delega artis to jest w gruncie rzeczy tylko sondaż. I w związku z tym, że nie możemy stworzyć w gruncie rzeczy, nie zgodziliśmy się na komisji, żeby tworzyć jakąś taką bazę danych wyborców, tym takim zebraniu przedformalnym, że się tak wyrażę, no to efekt tego może być taki, że w tym sondażu, czyli w tym quasi głosowaniu będą brali udział nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale nad tymi projektami będą głosowali także ludzie, którzy nie mieszkają na terenie dzielnicy. I trzeba sobie z tego sprawę zdawać. Także to nie jest tak, że to jest zupełnie ze sobą niepowiązane i ten projekt ma teoretycznie dotyczyć dzielnicy i tak się można temu starać, ale za nim mogą głosować ludzie, którzy mieszkają w Kucie, czy na Kutwanowie, czy w Bieżanowie, czy nawet jeszcze gdzieś dalej. Więc
Więc trzeba sobie z tego sprawę zdawać i chcę, żeby wszyscy radni, którzy dzisiaj będą głosowali nad przewodniczącym i wiceprzewodniczącym tej komisji formalnym ukonstytuowaniu, żeby sobie zdawali z tego sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Maria. Tyle kilka raz. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć tak, że sesja jest nadzwyczajna i zwołana dla czterech punktów. Te punkty powinniśmy dyskutować. Pytania też powinny się odnosić do meritum danej uchwały. Natomiast dyskusja nad budżetem będzie zapewne wtedy, kiedy będziemy go uchwalać. Kto chciał zapoznać się z budżetem partycypacyjnym, inaczej to polega, było już kilka spotkań w szerszym gronie, w węższym gronie, na łonie dzielnicy również była rozmowa na ten temat. W związku z tym apeluję, abyśmy głosowali tylko i wyłącznie, skupili się tylko i wyłącznie nad tymi uchwałami, które dzisiaj mamy głosować. Zgłaszam teraz wniosek o zamknięcie dyskusji. Przejście do głosu. Zamknięcie dyskusji, tak? Tak, więc dziękuję. Proszę Państwa, o wniosek uchwały na zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest za wnioskiem? Kto jest przeciw? Będzie osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Za wnioskiem głosowało 11 osób, przeciw wnioskowi 5. Dwie osoby się wstrzymały. Dyskusja zamknięta, ale przed wnioskiem zgłosił się jeszcze pan radny Orski. Oddaję panu głos. Sprawa wyborów personalnych, konkretnie dwóch osób, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, to jest sprawa wspólna. Sprawa pochodna, sprawa zasadniczej, czyli samej koncepcji powołania Komisji Doradczej do Spraw Budżetu Partycypacyjnego, czyli sprawy zasadniczej, co do której powinna się zmienić zasadnicza część dyskusji. Ja uważam, że cała koncepcja właśnie tego budżetu partycypacyjnego to jest koncepcja ustaw, to jest koncepcja, powiedziałbym, nawet utopijna, by nie powiedzieć taka koncepcja wyborcza. Słowo wytrych, bliżej obywatela, skłonić się ku obywatelowi, dać mu szansę, pożyczyć pieniądze, w niewielkim kryzysie. To jest populizm. To jest wyborczy populizm, od którego my powinniśmy być jak najdalej i do którego my w ogóle nie powinniśmy przykładać ręki. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie autorytetu Uniwersytetu Warszawskiego, konstytucjonalisty zajmującego się samorządem terytorialnym. Kilka tygodni ogłosił taki artykuł właśnie dotyczący tej demokracji bezpośredniej, co przez to sformułowanie, przez ten koncept się rozumie. Jednica nasza nie powinna iść w tym kierunku. Uważam, że pan Daros, pan Mieszalski mają tyle obowiązków, przynajmniej formalnie, że powinni się skupić na dobrym wypełnianiu obowiązków, które posiadają formalnie. A sprawę budżetu partycypacyjnego należy wpisać w te zadania, które dzielnica posiada od wielu lat. Uważam, że wybory zbliżają się dużymi krokami i jak najdalej należy być od takich populistycznych, prostych, pustych form. Słowo wytrych, budżet partycypacyjny, to jest słowo bardzo pojemne, można każdą wartość podpisać, ale jest to słowo, proszę Państwa, puste. Dziękuję panu. Proszę Państwa, dyskusja została zamknięta. Głosujemy nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Osób jest za przyjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? 5 osób. Kto się wstrzymał? 1 osób. Za projektem głosowało 14 osób, przeciw 5, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do drugiej.